Co robisz? Przestań! Przestań! Spoko, dopiero zaczynam. No, jeszcze? Nigdy nie byłem w tym mieszkaniu. Dałem klucze jednemu gościowi. Mówił, że szuka lokalu. Miał kasę. Jak się facet nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał. Przysięgam! Shepard! Nazywał się John Shepard. Nic więcej nie wiem. Przysięgam! No proszę, nie było tak ciężko. Świetnie się bawiłam w naszym samym. Ale pora na mnie. Do zobaczenia, kochasiu. Pora się stąd wynosić. Głowa mi pęka. Co by to nie było, zaczyna przyciągać uwagę. Słuchaj, wiem, że wyrwałeś mnie z więzienia i w ogóle, ale ta pojebana suka prawie mnie zabiła. Zrobiłem, o co prosiłeś. Chyba spłaciłem swój dług. Ej, czekaj, co robisz? Nie podpierdalaj, stary. Nie, czekaj. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc. Nie! Nie zabijaj mnie! Oh!
Madison Page. Czego tu szukała dziennikarka? Znowu Madison Page. Może być świadkiem. Zabójca tu czegoś szukał. Paco Mendes nie był świętoszkiem. Jego akta są jak książka telefoniczna. Kula między oczy. Śmierć nastąpiła natychmiast. Feromony orchidei. To cholerny zabójca z origami. Broń samopowtarzalna, kaliber 45. Kaliber 45. Kuźwa, to ślepa uliczka. Nigdzie mnie to nie zaprowadzi. Ethan, nic ci nie jest? Co? Zabiłem człowieka. Nie miałem wyjścia. Nie miałem wyjścia. Nie jesteś zabójcą z origami, Ethan. Nie odpowiadasz za te morderstwa. Udowodnij to.
To nic nie zmieni. Liczy się tylko to, żeby uratować Shona. Przez cały czas. Powinienem się tego domyślić. Ethan, co się stało? Myślałem, że coś dla ciebie znaczę. Słuchaj, ja...
Zrobię zła z ciebie pielęgniarkę, jak na cholerną dziennikarkę! Ethan, chciałam ci powiedzieć, ale... Jak zatytułowałabyś swój artykuł? Sam na sam z seryjnym zabójcą? Albo nie, jak złapałam zabójcę z origami? Może napiszesz książkę? Liczę, że było kurwa warto! Ethan, to nie tak, ja... Okłamałaś mnie, Madison! Przez cały czas wciskałaś mi kit! Myślałem, że chcesz mi pomóc, a ty zbierałaś materiały do pierdolonej książki! Wiedziałam, że jesteś ojcem chłopca, który zaginął i chciałam o tym napisać, ale potem zobaczyłam, przez co przechodzisz, żeby uradować syna i zrozumiałam, jak bardzo go kochasz. Chciałam powiedzieć ci prawdę, ale nie potrafiłam. Bałam się, że możesz mi nie uwierzyć. Bałam się, że każesz mi odejść. Chcę tylko, żebyś znalazł syna całego i zdrowego. A kiedy to wszystko się skończy, chcę być przy tobie. Przepraszam, Ethan. Tak mi przykro. Pójdziesz, prawda? Po ostatnią figurkę origami. Ostatnie litery. Wtedy dowiem się, gdzie jest Sean. Uważaj, Ethan. Nie mogę cię stracić. Szukają Ethana. Robią obławę. Co się dzieje? Fajnie, co? Zupełnie jak w telewizji. Kto by pomyślał? Zabójca z origami wynajął tu pokój. Zameldował się pod fałszywym nazwiskiem. Ale rozpoznałem jego twarz. No dalej, cholera, który to numer? Dalej, odbierz! Odbierz telefon! Halo? To gliny. Są już w hotelu. Musisz stamtąd uciekać. Ciągle na
nam ucieka! Za nim! Kiedy się to ucieka? Jest na balkonie! Na kolana! Kładziesz ręce na głowę! Spokojnie, kolego. Nie masz gdzie uciec. Jesteś otoczony. Kurwa, mać! Loren? Przepraszam, Scott. Trzeba było słuchać, panie Shelby. Mówiłem, żeby odpuścił pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie pan. Nie daje mi pan wyboru. To koniec pańskiego śledztwa. Zawsze. Działa, dopóki nie włączysz zapłonu. Oh.
nauczyć do pływania. Nie tak to sobie wyobrażałem. Masz tu może gdzieś samochód? Moń już można wypieprzyć na szlak. Pewnie, że mam. Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać rachunek. Chodź, zabiorę cię do domu. Zamknij drzwi i okna i nie wpuszczaj nikogo poza mną. Jasne? Tak masz. Nie podchodź, bo strzelę! Stary proszę, nie... Twój syn Alek zabijał dzieciaki, prawda? To zabójca z origami! Nie, jest niewinny, nie jest zabójcą! Nie jest! Pierdolony kłamca! Mów prawdę! Nie! Nie proszę! Nie rób mi krzywdy! Ostatnia szansa. Nie wiem! Przysięgam! O niczym nie wiem! Stój! Błagam! Powiem wszystko! Gordy lubił, żeby spełniać jego zachcianki. Chciał być taki jak zabójca z origami. Więc porwał dzieciaka i trochę za mocno go podtopił. To był wypadek. Głupi wypadek. Miało być dla zabawy. Wszystko mi powiedział. Jak mówił, to płakał. Żałował, że tak się stało. Co by nie zrobił? Gordy to mój syn. Nikt nie będzie tęsknił. Co? Za chłopcem, którego zabił. Nikt nie będzie tęsknił. To przybłęda z ulicy jak reszta. Ty odrażający śmieciu. A co z Johnem Shepardem? Czemu zostawiasz kwiaty na jego domie? Ja byłem szefem budowy, na której zginął.
nie potrafię zapomnieć. 30 lat zanoszę kwiaty na jego grób. John miał brata. I co z nim? Nie wiem. Chyba go adoptowano. Jego matka... Ona powinna wiedzieć. Nazywa się Anne. Anne Shepard. Moje serce! Moje serce! Szybko! Moje lekarstwo! A w szufladzie tam! Szukam pokoju Anne Shepard. Proszę się wpisać do księgi gości. Jest pani członkiem rodziny? Tak, można tak powiedzieć. O, ucieszę się, że ktoś ją odwiedza. Nigdy do niej nie zagląda. Z powodu Alzheimera ma problemy z pamięcią, ale to i tak na pewno ją bardzo ucieszy. Wie pani. Sala numer 19 na końcu korytarza. Dziękuję. Dzień dobry, pani Shepard. Już pora na moje lekarstwa? Nie, pani Shepard, ja... Zawsze się spóźniają z lekarstwami. Czym oni się tu zajmują? Gdzie indziej zawsze są na czas. Ale tutaj... Nazywam się Madison Page. Jestem dziennikarką. Chciałabym zadać pani parę pytań o pani syna. Nie lubię tego szpitala. Mają niedobre jedzenie, wie pani? Miała pani syna o imieniu John, a John miał brata bliźniaka. Gdzie moje lekarstwa? Pora, żebym je wzięła. Proszę sobie przypomnieć, pani Shepard. Po wypadku brat bliźniak Johnego trafił do rodziny zastępczej. Jakie było nazwisko tej rodziny? Poprosiłam ich o telewizor, wie pani. Powiedzieli, że nie ma pieniędzy. Szkoda. Lubię telewizję. Pamięta pani Johna? Mój Johnny. To dobry chłopak, wie pani. Myślę, że pani syn ma kłopoty, pani Shepard. Robił bardzo złe rzeczy. Muszę go odnaleźć. Rozumie mnie pani? Złe rzeczy, mówi pani? Nigdy mnie nie odwiedził, uwierzy pani. Przez 10 lat nigdy.
Nie wolno zapominać o matce, prawda? Pani drugi syn, pani Shepard, bliźniak Johna. Jak miał na imię? Jaki drugi syn? Nie mam drugiego syna. Nigdy nie miałam dzieci. Wiem, co się stało na placu Carnaby. Pamięta pani? Na placu Carnaby? Zdaje się, że mieszkałam tam dawno temu. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, wie pani. Radziliśmy sobie jak mogliśmy. Pani Shepard, pani syn może mieć związek ze sprawą morderstw. Może będzie pani wiedziała coś, co pomogłoby w śledztwie. Jest pani tu nowa? Gdzie moje lekarstwa? Uwielbiam origami, ale to nie jest moje ulubione. Pani też umie robić takie małe pieski? Moi chłopcy uwielbiali origami. Nauczyłam ich je robić. John uwielbiał pieski. Zawsze wołał na nie Max. Max, Max, Max. Wszystkie o tym samym imieniu. Traciłam czas tłumacząc mu, że nie mogą się tak samo nazywać. A on zawsze nazywał te pieski Max. Zabawne, prawda? Pani robi te figurki origami? Moje papierowe zwierzaczki. Mogli bawić się nimi godzinami. Wie pani, nauczyłam chłopców je robić. Tak, pani chłopcy, pani Shepard. John i... Jak nazywał się pani drugi syn? Mój drugi syn? Miałam tylko jednego. Mojego Johniego. Nie dostaje pani często kwiatów, pani Shepard. Nie, ale lubię. Syn wie, że kocham kwiaty. Na pewno mi przyniesie. Czy to są pani dzieci, pani Shepard? John i jego brat? Czy to oni? To są dobrzy chłopcy. Ich ojciec nigdy się nimi nie opiekował. Ciągle tylko pił. Nie mieli łatwego życia, wie pani. Thank you.
Wraca jej pamięć. Nie przestawaj. Zapamiętuj. Czy pani Shepard rozmawia o swojej przeszłości? Wszystko jej się teraz miesza. Czasem pamięta nawet najdziwniejsze rzeczy. Pewnie kiedy zobaczy coś, co jej o nich przypomina. Mówiła kiedyś o swoich synach? Synach? Więc wspomina czasem Johna. Chyba utonął. A czy kiedyś mówiła o drugim synu? Nie wiedziałam, że miała drugiego syna. Nigdy o nim nie mówiła. A często kto się odwiedza? Jest tu 10 lat i pani jest pierwsza. Czasem, kiedy zauważy jakąś rzecz, to tak jakby odświeżała jej się pamięć. Może pani tak spróbować? Dziękuję za pomoc. Śliczna orchidea. Mój syn je uwielbiał. Hodowaliśmy je za domem. Kiedy John umarł, zasadziłam orchideję na jego grobie. Rozpłakałam się, jak mi powiedzieli. Najpierw straciłam jedno dziecko, a teraz odbierali mi drugie dziecko, rozumie pani? A ta rodzina zastępcza, pani Shepard? Jak miała na nazwisko rodzina, która adoptowała braciszka Johna? To byli bardzo mili ludzie. Poznałam ich, wie pani. Na początku chodziłam do nich odwiedzać mojego synka. Ale później się rozchorowałam i już nie mogłam chodzić. Może myślał, że o nim zapomniałam? Pewnie pomyślał, że go już przestałam kochać. Pani Shepard, a imię? Jak miał na imię? Ale ja go kochałam. Gdyby wiedział, jak ja za nim tęsknię. Proszę cię, Anne. Imię. Jak miał na imię? Podejdź, dziecko.